Kochani, witam Was serdecznie. Pomyślałam, że nagrywanie tego filmu jest lepszym pomysłem niż pisanie dla Was prezentacji. Myślę, że Wy więcej wyniesiecie z tego filmu, a prezentacja byłaby po prostu trudniejsza, kiedy nie było lekcji w ogóle o tym, co będzie w prezentacji. Przepraszam, że nagrywam to dopiero teraz. Byłam chora w niedzielę, także nie mogłam tego zrobić wcześniej. Mam nadzieję, że to pomoże. Ten filmik, nagram go tak, jakby to była po prostu lekcja dla Was. Możecie sobie go oglądnąć kilka razy i w ten sposób łatwiej przyswoić materiał. A lekcja, którą powinniśmy zrobić, a której nie było, jest o hymnie Czego chcesz od nas, Panie, Jana Kochanowskiego. I temat lekcji, można sobie to gdzieś zapisać w zeszycie, brzmi następująco. Pieśń Czego chcesz od nas, Panie, jako manifest humanistyczny. I zaraz w tym filmiku wyjaśnię, dlaczego taki temat. Więc jeszcze raz. Pieśń Czego chcesz od nas, Panie, jako manifest humanistyczny. Na początek może przeczytam ten utwór i spróbuję go dla Was zanalizować. Jest to pieśń 25 pod tytułem Czego chcesz od nas, Panie. Jan Kochanowski. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wychwalamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, biały dzień a noc swoje czasy znają. Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi, Tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień jabłka rozmaite dawa, potem do gotowego gnuśna zima wstawa. Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, a zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności, a Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niechaj będziem pod skrzydłami Twemi. Kochani, a pierwsza rzecz, którą sobie trzeba wyjaśnić, omawiając ten utwór, to jest, co to takiego jest hymn i co to jest pieśń. Ponieważ utwór ten jest jednocześnie nazywany hymnem i też pieśnią. Hymn to jest utwór liryczny, a więc należący do liryki. Mamy trzy rodzaje literackie: lirykę, epikę i dramat. I hymn właśnie zaliczamy do liryki, to znaczy, że może być on śpiewany, wykonywany przy akompaniamencie liry, czyli możemy śpiewać ten utwór.
Charakterystyczną cechą dla hymnu jest to, że występuje w nim podmiot liryczny, czyli głos mówiący w tym utworze w formie zbiorowej. To znaczy, że nie mówi jakby jedna osoba do nas, tylko wiele osób. Może mówić jedna osoba, ale wówczas mówi w imieniu większego grona ludzi. I tym jest właśnie hymn. Jest on bardzo podobny do innego gatunku literackiego, który nazywa się odą, oda. O tym kiedyś jeszcze będziemy mówić. Na przykład oda do młodości, którą napisał Mickiewicz. Pieśń jest też gatunkiem lirycznym, a więc znowu należącym do liryki i też takim właśnie, który może być recytowany, czyli mówiony, a może być też śpiewany. Stąd ta nazwa właśnie pieśń. Mamy do tej pory pieśni, czyli takie utwory, które możemy śpiewać. Czy ta pieśń była przeznaczona do śpiewu? Tak, była ona tak pisana, żeby można było ją śpiewać. Zresztą później właśnie została napisana muzyka do tego utworu i do tej pory śpiewamy w kościele Czego chcesz od nas, Panie, tę właśnie pieśń. Ale były to też utwory, które można było po prostu zwyczajnie czytać. W tych czasach, kiedy Kochanowski pisał, to jest bardzo ważne, a nie było wcześniej pieśni pisanych po polsku. Pamiętamy hymn Bogu Rodzica, ale ta pieśń napisana przez Kochanowskiego jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ rozpoczyna taką tradycję w języku polskim pisania pieśni. To jest ważna informacja, że Kochanowski jako pierwszy właściwie utworzył wzorzec pieśni w języku polskim, który będzie przez bardzo długi czas obowiązywał w Polsce. Czyli w ten sposób, w jaki on pisał pieśni, będzie to sposób, który będzie wzorem do naśladowania dla innych polskich pisarzy przez wiele, wiele lat, nawet stuleci. Co to był za wzorzec? Kochanowski wzorował się na pieśniach greckich, starożytnych i pieśniach rzymskich. I zauważcie, że ten utwór jest zbudowany w sposób bardzo taki regularny. To znaczy każda zwrotka składa się z czterech linijek, czyli wersów. I właśnie w ten sposób, począwszy od Kochanowskiego, będą pisane pieśni. Czyli będą one właśnie zawierać zwrotki składające się z czterech wersów. Utwór Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie? Jest hymnem pochwalnym na cześć Boga. Boga, który jest artystą, architektem, artystą, który w sposób doskonały stworzył świat. Świat jest przedstawiony w tym hymnie jako arcydzieło pełne piękna, harmonii. Bóg jest wszechmogący, nieomylny. I spróbuję teraz Wam pokazać, analizując ten utwór, to co Wam dopiero teraz powiedziałam. Pierwsza zwrotka. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwo, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędzie pełno Ciebie. I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, i w niebie. Zauważmy, że ta zwrotka charakteryzuje Boga.
Jaki jest Bóg w tej pieśni? Bóg jest przede wszystkim doskonały. Bóg ogarnia cały świat. Bóg też obdarza wszystkich hojnie, hojnie, to znaczy szczodrze, to znaczy daje naprawdę nam wszystko to, co jest najlepsze i daje nam tego bardzo dużo. Poza tym Bóg jest wszędzie. Z tej pierwszej zwrotki to wynika. Kościół cię nie ogarnie. Wszędy pełno ciebie. Czyli Bóg jest wszędzie, nie tylko w kościele. Bóg jest w przyrodzie, w drugim człowieku. I takie myślenie, że Bóg właśnie przebywa wszędzie, nie tylko w kościele, nazywamy panteizmem, panteizmem, panteizm. Czyli taki właśnie taki nurt filozoficzny, który uznaje, że Bóg jest właśnie nie tylko w kościele. Boga możemy wszędzie spotkać. Dalej czytamy. Złota też wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. A więc dalej jakby podmiot liryczny opowiada o Bogu. Jaki jest Bóg? Bóg nie potrzebuje naszych darów, nie potrzebuje złota, bo sam w sobie posiada wszystko. Dlatego nie jest mu od nas właściwie nic potrzebne, ale my jako ludzie wysławiamy Boga, chwalimy Go, bo nie mamy nic więcej, co moglibyśmy Mu dać. I tutaj jest ten właśnie wers, bo nadto, ponadto nie mamy nic więcej, czyli przystojniejszej ofiary nie mamy. Przystojniejsza w sensie taka odpowiednia, taka, która by się nadawała Bogu. Dalej Bóg jest charakteryzowany jako ten, który stwarza świat w sposób doskonały. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. A więc Pan Bóg wszystko stwarza, i też cały czas stwarza. Nie tylko, że raz stworzył świat, ale cały czas ten akt stwórczy trwa. To znaczy Bóg cały czas stwarza świat, panuje nad nim, troszczy się o niego, sprawia, że kwitną kwiaty, sprawia, że zmieniają się pory roku i tak dalej, i tak dalej. Zadaniem człowieka jest wielbić Boga. To jest jedyne, co człowiek może Bogu dać. Dalej mamy opis zmian po pół roku. I tutaj występuje takie ważne zjawisko, które nazywa się alegorią, alegoria. Alegoria, inaczej personifikacja, czyli nadanie jakiejś rzeczy lub jakiemuś pojęciu abstrakcyjnemu cech ludzkich. Co to znaczy? To znaczy, że alegoria jest wtedy, kiedy przypiszemy jakiejś rzeczy ludzkie cechy. Na przykład w tym hymnie ludzkie cechy mają pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima, zauważmy, że są napisane wielką literą, jakby to byli ludzie. Wiosna rodzi kwiaty, lato chodzi w wieńcu. W wieńcu lato chodzi, prawda? Tak jak kobieta chodzi sobie w wieńcu. Lato jest tutaj porównane do kobiety.
jesień daje jabłka. Później zima. Zima jakby sprawia, że wszystko zapada w sen, prawda? Tak wszystko nagle staje się uśpione. I właśnie te wszystkie pory roku są tutaj spersonifikowane, czyli występują jako ludzie, kobiety. Na końcu mamy pochwałę Boga, to, co się Bogu należy. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie, Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz. Na tej ziemskiej ziemi jedno zawsze niechaj będzie pod skrzydłami Twemi. Co jeszcze trzeba by pamiętać z tego, z tej lekcji? Jak sobie tak przeanalizujecie ten hymn i poczytacie sobie go, to zauważycie, że głównym bohaterem tego hymnu jest człowiek, a właściwie wielu ludzi, człowiek, który występuje jako przedstawiciel wielu ludzi, jakiejś grupy ludzi, mówi w ich imieniu o Bogu. Drugim bohaterem bardzo ważnym tego utworu jest Bóg. I tu możemy sobie go opisać. Bóg, który jest wszechmocny, wszechpotężny. Bóg architekt, który stwarza świat w sposób doskonały, tak jak architekt projektuje coś, jakąś budowlę. I trzecim takim bohaterem w tym utworze jest przyroda. Przyroda, która jest stworzona przez Boga, ale też przyroda, która jest taka nieomylna. Ona jest tak zaplanowana przez Boga, że w sposób doskonały cały czas służy Bogu i człowiekowi. Możemy sobie zadać takie pytanie do tego wiersza, do tego hymnu, jaki jest Bóg. Była taka tabela, gdzie mogliśmy wpisywać przymiotniki, jaka jest przyroda, jaki jest człowiek. Jaka jest przyroda? Przyroda jest, tak jak powiedziałam, doskonała. Przyroda służy człowiekowi. Nie myli się, ponieważ jest w sposób doskonały zaplanowana przez Boga. I to jest najważniejsze, to co mamy pamiętać z tego hymnu. Mam nadzieję, że to nagranie pomoże Wam zrozumieć ten utwór i następne nagranie będzie dotyczyło następnej, kolejnej pieśni, pieśni piątej o spustoszeniu Podola. Dziękuję za odsłuchanie i życzę wszystkim miłego jeszcze tygodnia.